przyjechaliśmy do parku, gdzie schodzą sobie tak wolno zwierzęta, bez zagród, i jeździ się samochodem, i tutaj są jelenie akurat. Nie jelenie, tylko renifery. Renifery będą dalej, a tutaj są jelenie. Tam leżą pod płotkiem. Pod płotkiem leżą. W cieniu. Tak jakby. Tam jest w cieniu. Jest ogrodzone, każdy ma ogrodzone, a tam dalej jest brama i są zrobione takie przerwy i po prostu zwierzęta się nie przemieszczają, tylko chodzą po swoim terenie. Ja tam widzę, że chodzą po drogach. No po drogach też chodzą. A tutaj właśnie są takie... A nie widać, tutaj. I zwierzątka sobie nie przejdą, a teraz tutaj będą renifery. Mikołaja. O, są tak blisko, przechodzą i podeszły do samochodów. Przy samych tych są. I teraz będzie korek. Duży korek. Idzie do nas reniferek. A takie ospałe, przyzwyczajone do samochodów. Nie? Może tak się ruszają. Karmią. Może ludzie ich karmią niestety. No nie można karmić zwierząt tutaj. Ale ciekawe, czy wszyscy to przestrzegają. Ale ten renifer dziwnie wygląda, bo tak z tych rogów wiszą mu takie frędzle. Tak jak my tu... Tak, i on ma zdarte to, bo walczył, zobacz, ma krew na tym i u góry ma krew. Tak, walczył z kimś. Cyk. Tutaj ładnie je widać. Bo wilków, wilki może były gdzieś w norach, bo tam były nory. A tutaj piękne zwierzątka. To jest istotne, teraz robię zdjęcie. I prosto na samochód. Górska koza teraz będzie. Sobie pije prawie jak ze strumyka. Ale ona jest tutaj odgrodzona, ta, widzicie? Akurat. O, tutaj jest Maja, zaraz widziałaś? I teraz jest czarny miś i tu jest tylko takie chyba zatrzymanko. Czarny miś. To są miśki. A, można je zobaczyć. O, tutaj leży misiu, pod tym. Dyszy. Dyszy, ciepło mu pewno, pewnie. Tam sobie dalej chodzą misie, czarne misie i siwe wilki. Tutaj jest lew górski, tylko jest ogrodzona, tak? No, bo tak raczej trochę. Osoba bezpieczna jest. Leży w tym. Jest w tym. Schowana tutaj, ale zaraz podjedziemy ją zobaczyć. Akurat sobie śpią i się tam wygrzewają. Nie wiem, czy je widać. No, bardzo sobie. Mają swoje domki. Następne, a to takie malutkie niedźwiadki, mniejsze. Sporo, a tamten sobie jak fajnie siedzi. Tak jak na wzrostu, tylko tam. Aha, a tu pan pojechał do nich. Pewnie z jedzeniem, zaraz pójdą za nim. Zawracają? Patrz, jak zawracają. Pora karmienia. Jedzenie jedzie. O, ruszył się. Na jedzenie. O, tu patrz, też idą te małe. My misie to mają duży teren, nie? Mhm.
No, za nami. Podążenie. O, za nami jest jeden! Goni nas! Ale, ty, kierunek włącz. No. Kto? Misiu. Misiu. Wyprzedza nas. O, jest tutaj! Goni! A teraz bizony. Małe. I duże. A tutaj jest misiu grizzly. Tylko ten już nie jest tak po drodze. Tylko ten już jest tutaj tak, takie zoo. Tutaj jest takie zwierzątko, tylko nie wiem jak ono jest. O! Się zdenerwowały tam. Biegają. Warczały tak na siebie. Co dzień koło nas i nawet są z... I kiedyś były nawet dechły pod naszym tarasem. Rakuny. Tam pod kamyczkiem leży i ostatnio u nas też bardzo dużo skunksów jest koło, gdzie mieszkamy. Kiedyś jak szliśmy na spacer, to chyba taka, nie wiem, grupka 10 na pewno ich było. A tutaj bóbr. Przyjechaliśmy teraz do parku. Jedzie się samochodem właśnie i od czasu do czasu są takie zajazdy, gdzie można sobie wyjść i popatrzeć. To jest park Badlands.
właśnie tak sobie pomyśleliśmy, że po co mamy z atrakcji, znaczy z tego parku, który jechaliśmy, jechać z powrotem do hotelu i potem wracać, to po drodze sobie właśnie zarezerwowaliśmy hotel. P.S. Idziemy teraz do jacuzzi. I było, i będzie właśnie, znaczy po drodze będzie potem mniej godzin do domu. I tak około 12-13 samej jazdy, tak więc już mamy około 5-4 godzin mniej jutro do przejechania. Teraz wchodzimy do jacuzzi. Maja! Ale cieplutko! Tutaj w tym hotelu to jacuzzi, a w tym hotelu to byliśmy wcześniej. To nie było takiego fajnego, nie? No, ale też był fajny. Była ciepła woda, tylko tutaj to się nie podoba. Tutaj nie ma światełek. Ale tam też był fajny. Jest podświetlany. A tam jeszcze w oddali też jest zjeżdżalnia, jest siłownia tutaj w tym hotelu. Tak więc ten jest warty polecenia. A ten, co byliśmy wcześniej, nie był jakiś straszny, ale nie był taki super. Ten jest okej też, ale tam jest taki średni. Jest jak fajny, no bo ja przepływam, to o właśnie tutaj zobaczcie takie hotelki. Tutaj widzicie? I tutaj jak taki przeszło, no to tak się tak ten. Tak bardzo fajnie. Wilgocią. No wilgocią. Ale to tak przechodzi tak jakby taki techniczny widok, tylko jak taka świetko szło z tych bąbelków. Ale jak tak jestem, jak tak się oddalał tych bąbelków, pa, pa. No to tak widać bardzo. Pa, pa. See you tomorrow! Maja czeka na kolejkę swoją. Nasze wakacje dobiegają końca. Zostało nam jakieś 4,5 godziny drogi do domu. A najpierw jeszcze zajedziemy po naszego pieska do znajomych. Teraz jeszcze się zatrzymaliśmy na jedzonku. No więc Maja, pokiwaj, pa, pa. Pa. Do zobaczenia na następnych wakacjach. A w czwartek do szkoły. Pa, pa. Długo będziesz nie nagrywać? Może wcześniej coś.